pod powietrzem. Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi. Witch, witch, witch. Odmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, czarodziejki. Bitwa na polach Meridianu. Chcieliby przeszkodzić w ceremonii koronacji. Gdzie jest ich tajna kryjówka? Zobaczymy, co zrobią, gdy nie będą mogli pić ze swoich studni. Zresztą studni. Elion, z tego tronu będziesz pozdrawiać swoich poddanych. Jest przepiękny. Mogę? Czułam się strasznie słabo. I wtedy się obudziłam. Na szczęście. Ja mam koszmary o wysokościach. I pająkach. Maszynach, pszczołach, wypadaniu zębów. Tylko dotknij rogalika, a dowiesz się, co to ból. Nasza energia, żywność, a teraz woda. Założyłem kolce z polarytu na ich studniach. Spragnieni zaczną mówić. Czemu twoi ludzie nie potrafią znaleźć kryjówki buntowników? Ludzie mówią o mitycznym mieście. Skoro istnieje to miasto, dlaczego mój główny wojownik, mając tylu żołnierzy, jeszcze go nie znalazł? Królestwo jest wielkie, panie. Może w meridiańskich lasach? Dosyć! Ściągnij straże ze spiżarni i zbrojowni i zwiększ zakres poszukiwań. Nie życzę sobie, żeby ich działania przeszkodziły w moich planach związanych z Elion. Ludzie nie wytrzymają bez wody. Za każdy dzień ich milczenia, ich odwaga zostanie wystawiona na ciężką próbę. A to jezioro? Przez lata było źródłem wody, ale coś się w nim zagnieździło. Mówią na to Katim. Co to takiego? Katim to zabójczy drapieżnik. No to się go pozbędziemy. Duży to jest?
takie jak całe jezioro. Co? Można powiedzieć, że to jest jeziorem. Więc to tak jakby pole energii wykorzystujące wodę? Jeśli wpuścisz wodę z jeziora do wioski, to może być Katim albo jego część. To wcale nie jest przyjemne. Och, to brzmi jak coś z mojego snu. To był koszmar. Byłam Elion. Tak, to nie przypadek, Hejlin. Strażniczka powietrza może przewidzieć uczucia innych osób. U niektórych ta moc jest silniejsza. Oby to był tylko sen. Jutro muszę sprawdzić czas zmiany warty, więc muszę blisko podejść. Blank nic nie wyczuje z tym katarem, nawet siebie. Szczęściarz! Czy kiedy reszta zajmie się Katimem, pójdziesz ze mną, żeby otworzyć mi portal? Jasne! Blank, nie! Nieskończone miasto to nie legenda. Czas jest po naszej stronie. Skoro odkryli nasze miasto, straciliśmy element zaskoczenia. Ile mamy żywności? Wystarczy na tydzień. Może. Nawet jeśli wyjdziemy inną drogą, nigdzie nie ukryje tysiąca ludzi. Teraz jesteśmy bezpieczni, ale w końcu nas dopadną. Julian, jesteś ojcem Kaleba. Co on by zrobił? Jest mały spadek. Strażniczki, łączcie się! Naszych linii strażniczych. Życzymy miłego zwalczania zła podczas waszego pobytu. Powodzenia z Katimem. Ludzie na was liczą. Weźcie to do nieskończonego miasta. O, krótkofalówki! Uwielbiam je. Przydadzą się nam podczas ataku na zamek. Mam 8 par. Nie, masz 7 par i tę jedną. Halo, halo? Blank, gdzie jesteś? Mamy! To on ma matkę? O, potrzebny mi korzeń! O, jest chory i mama się nim opiekuje! Po co ci krótkofalówka? Blank chciał sprzedać jako drapaczkę do pleców! Jak go zobaczycie, zabierzcie mu ją. Potrzebny korzeń albo nie wyzdrowieje. Watek, czas, żebyś zobaczył wnętrze lochu, którego kiedyś strzegłeś. Zabrać go! Więc nieskończone miasto istnieje. Zapewne przebijasz się przez ich umocnienia. Już zaczęliśmy, książę.
Myślcie coś na zasadzie, Słuchajcie, słuchajcie. Można by czekać, ale Phobos będzie wtedy lepiej przygotowany, a my będziemy słabsi. Jak myślicie, ilu ma ludzi? 5000, może więcej. Trzeba zaatakować zamek. Nie, to chyba jest żart. Dopóki jesteśmy silni. Jego obrona jest teraz mniejsza, bo wysłał swoich zbirów. Tak zrobiłby Kaleb. No to jesteśmy gotowe do walki z jeziorem. Wygląda normalnie. Wrzuć kamień. Sama wrzuć. Wygląda jak zwykła woda. Hej, ma któraś ręcznik? Hejlin, za tobą! O rany, co to takiego, ręka? Właśnie dlatego piję wodę z butelki. Ten jest nowy. A więc zmieniają się co 2 godziny z 5-minutowym zapasem. Jeśli... Cii, ktoś idzie. Co oni robią? Nie jesteśmy gotowi. Coś poszło nie tak. Ilu ich jest? Najmniej 1000. Phobosie! Ktoś nas zaatakował? Dopóki jesteś w środku, będziesz bezpieczna. Mirando, idź razem z Elion do pokoju zabaw. Nie mają szans. Czemu teraz? Desperaci popełniają błędy. Zanim wzejdzie słońce, ugasimy bunt raz na zawsze. Rozumieć się z resztą? Nie usłyszał mnie. To kryształ, a nie krótkofalówka. Korzeń! Korzeń! Blank! Masz jeszcze drapaczkę do pleców? Cornelio, Terani, Hejlin, Irmo, zgłoście się! To za daleko. Są poza zasięgiem. Puścić ślizgacze! Potrzebna nam reszta strażniczek. Pobiegniesz w tamtą stronę z tym, wołając je. Kiedy odpowiedzą, powiesz, że są kłopoty. Co się stało? Znaleźli nieskończone miasto. Musieliśmy atakować.
zobaczymy. Kaleb mówił, że Katim nie jest wodą, tylko energią wewnątrz niej. Więc jak walczyć z energią? Odprowadzić ją gdzie indziej. Jak uzyskać ogromny ładunek statyczny? Przeczesać włosy? Błyskawica! Kryształy lodu we wznoszących się chmurach ładują się negatywnie. Miałeś się tym nie bawić. Nie bawię! Kłopoty na zamku! Szybko! Korzeń! Niedobre! Ci się w klatce. Blank was znalazł! Myślałyśmy, że atak jest za 3 dni. Potem wyjaśnię, buntownicy potrzebują pomocy. Trójkami, spotkamy się w wielkiej sali. Nie! Nie wejdziecie do zamku, żeby zniszczyć mój dom. Elion, nie! Oni są dobrzy. Posłuchaj, jesteś w niebezpieczeństwie. Phobos planuje... Miałaś się do mnie nie zbliżać! Elion! Natychmiast przestańcie! Kalebie, ona zniszczy wszystkich, jeśli się nie wycofamy. On ma rację!
rację. Wydaj rozkaz. Schwytali Aldarna i mojego ojca. O nie, o nie. Setka ludzi jest w lochach. Elion złapała też kilka tych dziwnych stworów. Nie wie, że Lurdeny są po stronie Fobosa. Ciekawe, co jej jeszcze naopowiadał. Znów miałam ten sen. Ciekawe, co on oznacza. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załóg. Montaż Norbert Rudzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.